Dobry wieczór Państwu, to ja, pan Kurzuszek, i znów na całe szczęście jestem z otworzenia. To jest specjalne wydanie programu codziennie, piorunem w Putina, które właśnie teraz zaczynamy. No, myli Państwo, jak wiadomo doskonale, czasy się zmieniają. A z tego wynika logiczny wniosek, że kiedyś czasy były inne, a teraz są inne. Prawda? Jestem bezwzględnie inteligentny. Kiedyś były takie czasy, że chłop sam w swojej zagrodzie robił buty, naprawiał narzędzia, baby tkały materiał na odzienie, prawda, lepiły garnki, no ale potem nastąpiła specjalizacja, podział pracy i teraz mamy wyspecjalizowanych ludzi, którzy się zajmują lepieniem garnków, inni, prawda, robią buty, a jak ci wszyscy uczciwie pracujący ludzie wracają wieczorem do domu, to jest inny wyspecjalizowany człowiek, który ich, prawda, bawi i dostarcza im rozrywki w postaci 10-minutowego seansu nienawiści wobec Donalda Tuska. I to się wszystko kręci. Wszyscy jesteśmy ważnymi częściami tej maszyny. Ale proszę Państwa, podział pracy nastąpił także w polityce. Kiedyś cały naród wychodził na ulicę. No ale to wiadomo, było niepraktyczne, korki, tłok. Poza tym, prawda, jak naród był na ulicy, no to wiadomo, nikogo nie było w zakładach produkcyjnych, prawda? Wszystko gorzej działało, nie było komu zwierzyny na pastwiskach pilnować. Tramwaje stawały, bo Henryka Krzywonos postanowiła, prawda, się zająć polityką. A dzisiaj jest dużo lepiej. 10, 15 osób, proszę Państwa, na proteście. Jak 30 jest potrzebne, to się dobierze z niezależnych sędziów. No bo to wiadomo, sądy działają już tak powoli, że zasadniczo nikt się nie zorientuje, jeżeli zupełnie staną na chwilę, prawda? Ale i wiecie Państwo, my się czasem śmiejemy z tych zawodowych protestujących, którzy się tym zajmują po prostu zawodowo, ale powinniśmy być im wdzięczni, prawda? Bo z tymi protestami to jest trochę tak jak z Eurowizją Junior, prawda? My tak na co dzień to się nie interesujemy, o co w tym chodzi, ani jaki jest przekaz, ale instynktownie każdy z nas czuje, że lepiej tam kogoś mieć, prawda? Lepiej, niech ktoś się tym zajmie jednak, prawda? Tak samo my czasem nie rozumiemy tych zawodowych protestujących, ale to dlaczego, że oni wytworzyli swoją własną, specyficzną symbolikę i całą taką kulturę. Dlatego do nich powinniśmy mieć podejście tak jak XIX-wieczni etnografowie do plemion z Amazonii. Prawda? Zrozumieć od środka te rytuały, jak jeden się łączy z nich. Mam nagranie, proszę Państwa, z Nowej Soli. To jest właśnie nagranie z rytuału, który można tak roboczo nazwać, to jest tak zwane pierwsze kuszenie kodziarza. Zobaczmy. Przemyślany. Robimy to dla ludzi, bo najłatwiej byłoby to zrobić tak, jak proponował Balcerowicz. Wyciągnąć mnóstwo pieniędzy z ludzkich kieszeni i wtedy inflacji nie ma. Tylko wtedy jest bezrobocie, cofanie się gospodarki, wtedy pojawia się także nędza, pojawiają się głodne dzieci. Tak jak za czasów Balcerowicza. Myśmy powiedzieli, że tak więcej w Polsce nie będzie, ale gdyby oni rządzili, to zapewniam Państwa, że to wróci. To jest ciężka próba, musicie sami Państwo, to ten rytuał mniej więcej polega na tym, stają wszyscy w kręgu, twarzą do siebie, oczywiście jeszcze trzeba telefonem to wszystko kręcić, o tak, żeby potem były nagrania, kto zdradził albo ktoś poczuł ten i to jest taka próba, czy Jarosław Kaczyński kogoś przekona i to jest kluczowe, żeby w takim momencie mieć obok siebie jakąś zaufaną osobę, bo na przykład taka, wszyscy oni tak stoją, tak, nie, o, jakieś to jest głupie, ale na przykład jakaś pani nagle mówi, kurczę, coś... To nawet sensownie on gada. To wtedy trzeba ją tak złapać. Mówi, Agnieszka, co się z tobą dzieje? Obudź się, prawda? I wtedy to wszystko działa. No, ale pytanie jest też takie, w sprawie tych zawodowych protestujących, ile to, proszę Państwa, potrzeba na to wszystko poświęceń? I jak mówi pani, mówiła w zeszłym tygodniu jeszcze na proteście pod domem Jarosława Kaczyńskiego, to czasem są, proszę Państwa, lata. 7 lat nawet spędzonych na ulicy. Zobaczmy. Dziwić. Ja jestem na ulicy od 7 lat, a moje dziecko wyjedzie z tego kraju, bo jest zaszczute przez tego człowieka, który tam mieszka. I ja chciałabym nie czuć nienawiści do Kaczyńskiego. Chciałabym, bo wiem, że to wstyd czuć nienawiść, że to jest niedobrze. Ale ten człowiek zdemolował mi kraj, odebrał mi prawa, zabija mi siostry i rozbija rodzinę.
I ja nie potrafię nie czuć nienawiści. Tak jest, proszę państwa. Koniec z propagandą pisowską! Nienawiść kluczowa oczywiście. Natomiast mnie to trochę jednak niepokoi i to jest jednak trochę smutne, wiecie państwo. Bo ja mam taki do tego stosunek. My możemy polityków popierać, nie popierać, lubić ich albo nie lubić. Mogą nas wkurzać nawet. Ale mówić, że nam polityk jakiś rozbił rodzinę, to jest już trochę taka przesada. To tak jak ja bym na przykład powiedział, że mnie własne suki pogryzły, matka wyrzuciła mnie z Wigilii i to wszystko jest wina Donalda Tuska. No może tak, może to jest wina Donalda Tuska, może też dlatego, że ja się od 6 miesięcy nie myłem. Te wszystkie rzeczy się straszne zdarzyły. Ale kluczowa rzecz jest taka, skoro Kaczyński jest w stanie rozbić rodzinę, prawda, to co zrobić z tymi, którzy są bliżej ciebie, którzy mogą ci jakieś faktyczne... Jak my się mamy bronić, przecież jak jesteśmy wszyscy takimi małymi, wrażliwymi kwiatuszkami przed innymi wyzwaniami rzeczywistości? Inne narody są chyba na to lepiej przygotowane kulturowo, na przykład Japończycy. Tam nie bez przypadku, prawda, wszystkie całe pokolenia wychowały się na filmach z Godzillą. Bo to jest taki rzeczywiście koszmar, przychodzi wielka jaszczurka, rozwala miasta, tu życie nasze się nie liczy, wszystko płonie i tak dalej, Godzilla zionie ogniem. Ale teraz taki Japończyk jest gotowy, jego obudzi się w nocy, prawda? Wstawaj, wstawaj, Junishiro, takie imię japońskie wymyśliłem, Junishiro, wstawaj, on idzie. A ten Japończyk mówi, kto? Godzilla? On mówi, nie, Kaczyński. A to Junishiro mówi, nie, Kaczyński to... Prawda? W każdym razie. No i co ta pani? Kaczyński mi rozbił rodzinę. Ale co pani zrobił? Mówił takie różne rzeczy w telewizji. A pomyślała pani, żeby wyłączyć telewizor? Cholera! To już piąta rodzina rozbita w tym półroczu. W każdym razie, proszę państwa, są poważne problemy z nienawiścią. I ta pani potem weszła w taką ciekawą interakcję z panem Pereirą, dziennikarzem TVP Info, szefem portalu chyba ciągle. Zobaczmy. Pani z płaczem przyznaje, że jest niewolnikiem nienawiści do Jarosława Kaczyńskiego. To dramatyczne nagranie pokazuje ofiarę propagandy szczucia i złych emocji wobec innych ludzi, jakie opozycja nakręca w swoim elektoracie. Bożena Przytulska, chętnie ci opowiem, kto tu jest ofiarą, a kto katem, ale najpierw cierpliwie zaczekam, aż spadniesz z rowerka. Kanalio. Z rowerka to nie jest wysoko, bo ktoś potem pisze, że to jest życzenie śmierci. Były dyskusje, czy to jest życzenie śmierci. Nie, z rowerka, proszę państwa, to można spaść, skórę sobie obetrzeć. Także wszystko jest absolutnie w najlepszym porządku. Natomiast wyzwania, które stoją przed zawodowymi protestującymi, proszę państwa, są takie, że my nawet sobie z nich nie zdajemy sprawy. Są też tak zwane wyzwania infrastrukturalne. A wyzwanie infrastrukturalne to eufemistycznie powiedzenie, gdzie można zrobić siku podczas protestu. I może coś jeszcze. Zobaczmy nagranie z pyta.pl naszego kolegi Jaoka. Dzisiejszy protest, zadowolona jest pani? Nie, nie jestem zadowolona, bo nie było tyle ludzi, co powinno być. To mi się nie podoba. I jeszcze co mi się nie podoba? Niech następnym razem nie stawiają, i to będę jutro interweniować, kibla mi pod domem, pod oknami, gdzie przychodzi policja. Bo pani tu obok mieszka. Ja tam mieszkam, po drugiej stronie, na Bydomskiej. I tam postawili... Czyli przez te protesty pod domem Kaczyńskiego ma pani niedogodności. Mam niedogodności, tak, ale mówię... sama pani protestuje. Protestuję, no bo a co mam zrobić? No co mam, dokładnie, proszę państwa, to trzeba zrozumieć. Jak się jest zawodowym protestującym protestantem, nie chcę powiedzieć, żeby nie obrażać protestantów, w każdym razie jak się jest zawodowym protestującym, no to się nie ma wyboru, się protestuje. Tylko to jest też paradoks, proszę państwa, bo za mało ludzi było, ale z drugiej strony, proszę państwa, jak jest więcej ludzi, to więcej muszą robić siku, wtedy jest więcej tojtojów. I co? Bardziej śmierdzi. No... Coś, proszę państwa, trzeba wybrać. Albo demokracja, albo, prawda, porządek. No i oczywiście my zawsze... Nieważne, proszę państwa. W każdym razie, był kiedyś taki film Blair Witch Project. I ten film był nowatorski, bo to wszystko było kamerą z ręki. Co miało sprawiać, że widz się czuł bardziej zaniepokojony. No, proszę państwa, kariera Klaudii Jachiry polityczna jest taka, że my od dawna jesteśmy zaniepokojeni, ale i ona nagrała taki swój film pod tytułem Jachira Project, można powiedzieć. I to jest film z wnętrza Sejmu, który jest, no jest to film grozy, można powiedzieć. Zobaczmy. Wycofajcie tego człowieka z Komisji Obrony Narodowej.
wygląda jako zleceniodawca. Jak się pan czuje jako ruski agent? Jak się pan czuje? Jak się pan czuje, panie prezesie, że pan zablokował tą kasę? Jak się pan czuje? Jak się pan czuje, panie prezesie? Ale ja tylko pytam. Ja tylko pytam. Ja tylko pytam. Jak się pan czuje, panie... Ale proszę państwa, to właśnie o to chodzi. Klaudia Jachira została wybrana, jak rozumiem, po to do Sejmu, żeby jak taka fanka na koncercie grupy One Direction robić, tylko to jest taki One Direction, prawda, w wydaniu geriatrycznym, trochę Jarosław Kaczyński, marszałek Terlecki i tak dalej, żeby robić im po prostu sweet focie i biegać, krzyczeć i tak dalej, i tak dalej. Także ci, którzy głosowali na Klaudię Jachirę, wiem, że takich osób nie ma wielu, pewnie wśród widzów tego programu jest ich bardzo mała ilość, natomiast mogą się dzisiaj czuć zdumni, bo czymś się zajmuje pani poseł, prawda, a to coś ulepi, coś namaluje, jakieś manifesty, te transparenty, albo film nakręci. I proszę państwa, to jest nowa fala polskiego kina, miejmy nadzieję, że dotacje popłyną szerokim strumieniem i na to trzeba liczyć. No dobrze, drodzy państwo, jutro się widzimy, jutro jest środa, do zobaczenia.